Nic tam nie ma. Nic tam nie ma. Stoi takie zaniedbane od lat. To za ile następny? Niedługo powinno coś przyjechać. Siadaj pan. Jeszcze się naczekamy. No w sumie... Wykończył mnie te plecy. Boli? Jakby mnie coś gniotło. Ciekawego piszą? To i owo. Dobrze być na bieżąco. Coś nie bardzo, bo 30 dzisiaj. Pieprzony czas. Człowiek nawet nie czuje, jak szybko płynie. Lubi pan motocykle? Nie da się ukryć, co? Ja też za młodu bawiłem się trochę w motoryzację. Może za dużo powiedziane. Dorabiałem u ojca w warsztacie. Potem zająłem się biznesem i tak jakoś. Motocykle to chyba niebezpieczne hobby. To zależy. Jak to mówią, rozum trzeba mieć w głowie, a nie w silniku. Janusz, a ta śpiąca królewna to Miłosz. Adam, ale nazywają mnie Strzała. To przez motocykl? Nie, to w sumie taki zbieg okoliczności. Trochę od nazwiska, ale głównie dlatego, że w szkole byłem dobry z biegów. Tak mnie zaczęli nazywać i już zostało. A tutaj to zawsze taka rodzinna atmosfera? To jest takie miejsce, gdzie nawet rodzina poznaje się od początku. Thank you.
A ten to cały czas tak śpi? Tak, zwycięzców zwyciężył w końcu. Sen, brat śmierci. Witam nowego towarzysza dworcowej niedoli. Niespełniony poeta. Pan pytał, dlaczego tak ciągle śpisz. A wy pan w sumie sam nie wiem. Trochę to dziwne, ale ciągle chce mi się spać. I dlatego pozwólcie panowie, że ja powrócę do swojej czynności. Udam się znowu na spoczynek. Byle nie na wieczny. Sen i śmierć to bracia bliźniacy. Nie ma co sprawdzać. Tu czas płynie inaczej. Ale zdaje się, że to już pora obiadu. Zje pan coś? A wie pan co? Chętnie. Nie wziąłem nic ze sobą. Zwykle jadam na mieście, a poza tym nie planowałem podróży. Widziałem sporo takich nieplanowanych podróżników. A może coś mocniejszego do kawki? Prawie nic nie zostało. No wie pan, no. Zimno jeszcze, trzeba było się jakoś ogrzać. Zje pan coś? Wie pan... Kronin powiedział kiedyś: jedz mniej, bramy raju są wąskie. Więc bardzo dziękuję, ale... Dobranoc!